Dzień dobry panie i panowie, witam do jeszcze jednego, kolejnego polskim gadaniem filmik na YouTubie. Dzisiaj to poszłam do szkoły i czytałam cały dzień, czytałam. Miałam miarę łatwo w szkole dzisiaj, bo ja mam takie dni teraz, gdzie mam 4 przedmiot w jednym dniu, to jest bardzo jakby niefajne, bo mam 4 przedmiot i te wszystkie są jakieś 1,5 godziny długie, ale dzisiaj miałam łatwe te klasy, były łatwe, to miałam dobry dzień jakby w szkole, ale musiałam zacząć taki nowy papier. Wiesz, ja niedługo czasu temu skończyłam pisać taki długi papier, nie dla szkoły, tylko taka external, coś takiego na $2000. Naprawdę nie myślę, że dostanę te pieniądze, nie myślę, że wygram, ale wiesz co, próbowałam i jakiś tydzień temu to skończyłam, ale teraz właśnie dzisiaj ten mój nauczyciel od nie matmy, tylko od angielskiego, to on dał, żeby my dał taką lekcję, żeby musiałyśmy pisać nowy papier. I ja to skończyłam chyba dzisiaj po 2 godziny, 4 stron ten papier ma. Ja naprawdę chyba zapomniałam, jak gadać po polsku, ale wiesz, to nie ma problemu w tym. Co innego jeszcze? No to... Wiesz co, moja mama to kupiła takie fajne wafle w sklepu, w polskim sklepu. Chyba już znasz tą brandę, tą markę jakby. Milku, takie wiesz, jest fioletowo upakowiane. No, nie. Upakowanie. Wiesz, no ja mówię opakowanie. Nie? Wiesz, co ja mówię. I są takie czaski w takim, które mają wafle w środku i one są mega dobre, mają czekoladę i tak dalej. Wiesz co, ja myślę, że ja naprawdę wolę takie smaki jak czekoladowe, waniliowe, kokonosowe, kawowe takie smaki niż te jakieś jakby morelowe. Wiesz, nie, ja lubię morelowe, ale borówkowe, truskawkowe, takie wiesz. A naprawdę jak też moja mama włączyła wodę, okej, okay, no trudno, ale no to właśnie w lodu, wiesz, lody, to naprawdę ja nie bardzo lubię te wszystkie sorbety, te wszystkie tak dalej, bo nie wiem, ja po prostu wolę, nawet jak jest bardzo ciepło na dworze i chcesz coś takiego jakby cytrynowe czy coś więcej raspy, nie wiem jak to przekreślić, ale no to ja bardzo lubię te wszystkie więcej mature, nie wiem czy to są więcej mature, po prostu lubię kawowe i wiesz co, tiramisu też w smaku lodowym, to jest mega dobre. I nawet w tym roku
Znaczy, że w poprzednim roku ostatnie wakacje do Polski, to jadłyśmy, moja mama i ja, to jadłyśmy dużo bakialiowe, lody bakialiowe i też są dobre. Bakialiowe to jest takie waniliowe lody z rozynkami albo z orzechami jeszcze dodane, coś takiego. Są fajne. Wiesz, dużo teraz złączyło. No, ale dużo ludzi, wiesz, one lubią te miętowe i czekoladowe. Wiesz, ja miałam to kiedyś raz i to jest takie... Nie. Wiesz, bo to, nie wiem, ja bym po prostu, ja nie bardzo lubię miętowych rzeczy do jedzenia, bo to jest takie więcej jak mnie zęby czy coś, ale nie wiem, czy to nawet określić mnie, czy myć zęby, czy szczotką, wiesz, co mówię, ale jak ja jem coś miętowe, to myślę o jakąś gumę do rzucia, czy jak myję zęby, czy coś takiego, ale nie tak to jedzenia, co nie, to nie jest aż takie miłe do mnie, żeby zjeść, to ja wolę coś więcej kafowe, wiesz, coś więcej innego, naprawdę jak ja jestem bardzo partykularna, jak gadamy o lody, bo po prostu, wiesz, lody są takie bardzo niedobre, co nie żeby, no powiem, po prostu nie są jakie mam to powiedzieć, healthy, jak ja to nie pamiętam, jak to mówić, niezdrowe dla ciebie. Lody nie są zdrowe dla ciebie. To jak ja coś takiego jem, to chcę mieć najlepsze tylko. Moje najulubione jest, cookie dough, chocolate chip cookie dough. To takie, wiesz, te małe kawałki z czekolady w cookie dough. Cookie dough to jest taka, wiesz, ta bata do ciastek. Nie wiem, czy to jest, czy to ma na imię bata, batter, mówię, co nie, ale nie wiem, jak to, wiesz, to od czym ciastka robią się od... Nie wiem, jak to określić. Naprawdę muszę iść do Polski jeszcze raz, bo ja wszystko zapomniałam. Może nawet wiesz co, jak masz jakieś dobre youtubery, które gadają po polsku i mają fajne wideo, to proszę położyć na dół w komentarze, bo ja chcę po prostu znać więcej jakby słów i slangi w polskim języku, bo ja naprawdę nie gadam tak dużo polskiego w domu, bo po prostu jest łatwiej, żeby ja gadałam po angielsku, ale wiesz co, jak ja jestem mega jak boję się albo coś mnie jakby scared, something scared me, wiesz, jak koleżanka albo coś takiego podchodzi do mnie i tak bu, to ja jestem bardzo, o co? To ja jak jestem bardzo zdrowa, no to powiem, kurwa masz, albo coś takiego, bo ja nie wiem, jak jestem mega jak boję się mega dużo, to ja nie po angielsku mówię tylko po polsku, to jest śmieszne, tak, ale nie chcę tych słów używać dużo, bo wiesz, chcę być dobrą
określaną dobrze na YouTubie i tak dalej. No, te psy moje... Ty to słyszysz? O, ja nie mogę z psami, jak tak dużo, wiesz, hałasu robią. Nie siedzi ze mną, dobra. Dobrze. Chyba mnie nie lubią, ale jest okej. Okay. Jest good. Wiesz, w Polsce jest dużo kotów. Nie dużo kotów, tylko po prostu więcej niż w Ameryce. W Ameryce to tylko psy. Tylko psy. Tylko. Lubię psy, ale po prostu bym chciała widzieć więcej kotów. Ja miałam 3 koty, nigdy miałam psa, to wiesz, trochę lubię kotów więcej, może o trochę, ale nie wiem. No. To chyba tutaj skończę to wideo. Dziękuję bardzo za oglądanie i dziękuję bardzo za 2000 obserwantów, subskryberów. To jest naprawdę fajne. Dziękuję, jak ty jesteś jednym z tych, i dziękuję za oglądanie. Dobranoc.